poniedziałek na skutek awarii urządzeń nasi widzowie nie mieli możliwości obejrzenia programu lokalnego Telewizji Zachód w wersji cyfrowej. Telewizja Zachód jest jedną z nielicznych telewizji kablowych w Polsce nadających program lokalny w wersji cyfrowej. Za kłopoty i utrudnienia przepraszamy. Usterka powstała poza Szczecinkiem. Jednocześnie przypominamy, że zawsze jest możliwość obejrzenia programu lokalnego w wersji analogowej. W najbliższą niedzielę Szczecinek odwiedzą ludzie z żelaza. Na jeziorze, ulicach i drogach wokół miasta zostaną rozegrane zawody Gramin Iron Triathlon Szczecinek 2013 Mistrzostwa Polski Amatorów. Zawodnicy przepłyną prawie kilometr, następnie pojadą na rowerach 45 km i pobiegną ponad 10 km. W związku z zawodami w niedzielę czekają nas utrudnienia na ulicach i na drodze numer 20. Będą zorganizowane objazdy. W związku z imprezą sportową, czyli Mistrzostwami Polski Amatorów w triatlonie, nasza krajowa dwudziestka będzie zamknięta. Na trasie Silnowo-Szczecinek droga będzie zamknięta. Planujemy od godziny 11.30 do 15.00. Mam nadzieję, że już ta impreza będzie dobiegała ku końcowi i utrudnienia znikną, aczkolwiek będziemy się kierować na skrzyżowaniu z drogą Juchowo w kierunku Radacz-Mosina i będziemy wyjeżdżać w miejscowości Szczecinek. 5 czerwca 1993 roku ówczesny wicepremier Henryk Goryszewski w Bornym Sulinowie posadził lipę i powiedział: rośnij z miastem. Lipa rośnie i miasto rośnie. A w piątek i sobotę w Bornym Sulinowie odbędą się obchody jubileuszu. To już 20 lat, jak Borne Sulinowo istnieje w cywilnej oprawie. I stąd też najbliższy weekend, piątek i sobota, 7-8 czerwca, będziemy świętować obchody 20-lecia Bornego Sulinowa, które zaczniemy o godzinie 13 mszą świętą w intencji miasta, jego mieszkańców w kościele parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta w Bornym Sulinowie. Następnie odbędzie się część oficjalna obchodów miasta w budynku kulturalno-oświatowym przy Alei Niepodległości. Później natomiast całość imprezy przenosi się na kompleks sportowy przy boisku Orlik, tuż przy hali sportowej w Bornym Sulinowie, gdzie o godzinie 18 w oprawie naszych miejscowych zespołów muzycznych mamy niespodziankę, czyli urodzinowy tort Bornego Sulinowa dla wszystkich uczestników, którzy zechcą odwiedzić tego wieczoru Borne Sulinowo. Co będzie w tym torcie? W tym torcie będą niespodzianki i mamy nadzieję, że dla każdego, który przyjdzie i będzie miał ochotę spróbować tego tortu, na pewno będzie miał taką okazję. Natomiast o godzinie 20 gala muzykalowa teatru Broadway, która potrwa w sumie do godzin wieczornych, gdzie później o godzinie 22.30 hit wieczoru, niespodzianka dla wszystkich, którzy dotrwają do wieczoru piątkowej imprezy. Będzie to widowisko pirotechniczno-muzyczne, podróż do krainy fantazji. A co w sobotę? W sobotę zaczynamy już o godzinie 6 rano, bo oprócz występów zespołów artystycznych odbędą się również imprezy towarzyszące. 6 rano, 5 spinningowy turniej na jeziorze Pile, zarazem 10 poligon wędkarski. I tutaj przewidujemy dużą ilość uczestników i oczywiście w podsumowaniu przewidywane są bardzo atrakcyjne nagrody. Natomiast już od godziny 12 do godziny 19 coś dla naszych najmłodszych, milusińskich, czyli Bajkolandia. Wesołe miasteczko dla maluchów, gdzie między innymi planowane są występy zespołów artystycznych, konkursy, liczne konkursy i zabawy z postaciami z bajek. Również tutaj planowane jest spotkanie z autorką książek dla dzieci, Elizą Piotrowską. Natomiast o godzinie 16 wydarzenie dla siłaczy i ludzi preferujących sport o mocnych nerwach, między innymi zawody Strongman, ale przy tym wszystkim występy zespołów artystycznych takich jak Abba Show, Bonnie M. I mamy też akcent Szczecinek dla Bornego Sulinowa, gdzie o godzinie 20 występ zespołów i wokalistów z Sapiku, ze Szczecinka. Później zwieńczeniem wieczoru o godzinie 20 występ zespołu Boys, tutaj troszeczkę dla fanów muzyki disco polowej. Następnie wieczór sobotni zakończy się
dyskoteką, również w tym miejscu przy kompleksie Orlik o profilu występów zespołów i prezentacji muzycznej Superstar. Borne Sulinowo staje się Eldorado dla miłośników chodzenia z kijkami Nordic Walking. Macie już 2 czy 3 szlaki i zanosi się, że będą kolejne. Tak, oczywiście, korzystając z obchodów 20-lecia, chcieliśmy uświetnić też te obchody, między innymi otwarciem kolejnego, bo 4 już żółtego szlaku Nordic Walking, najdłuższego jak do tej pory, szlaku, który biegnie wzdłuż jeziora Pile. On ma dystans 15,5 km, natomiast jego oficjalne otwarcie nastąpi w piątek, w dniu pierwszego dnia obchodów o godzinie 15:00, zbiórka przy ulicy Sportowej nieopodal stadionu miejskiego w Bornym Sulinowie. Tutaj zrobimy krótszą pętlę, która będzie miała około 6,5 km. Zapraszamy serdecznie miłośników tego sportu. Ale coś jeszcze macie w zanadrzu dla miłośników sportu? Oczywiście chcieliśmy też pokazać proces zagospodarowania, proces transformacji Bornego Sulinowa, nie tylko dla mieszkańców, ale dla turystów i gości, którzy odwiedzą w tym czasie Borne Sulinowo. I w sobotę o godzinie 9:30 jest rajd rowerowy pod hasłem śladami 20-lecia. Zbiórka o godzinie 9:30 przy budynku kulturalno-oświatowym, przy Izbie Muzealnej w Bornym Sulinowie w sobotę 9:30. A więc zapraszamy do Bornego. Będzie się działo. Oczywiście tak, tutaj nie tylko otwarcie szlaku Nordic Walking, nie tylko rajdy rowerowe, nie tylko 10. poligon wędkarski, ale wiele, wiele innych imprez i zawodów sportowych, między innymi turniej Open mini piłki nożnej, zawody w 4 ognie, turniej brydża, turniej piłki siatkowej i wiele innych zabaw i atrakcji i również konkurencji sportowych, których przewidujemy naprawdę atrakcyjne nagrody. Szkoła muzyczna obchodzi swoje święto. W najbliższy piątek o 13:00 korowód muzyków przemaszeruje ze szkoły do parku i z powrotem. Przed szkołą odbywać się będą mini recitale, a już o 17:00 Mała Filharmonia Szczecinecka zaprasza na kolejny koncert. Tym razem obok orkiestry Małej Filharmonii, którą poprowadzi Tomasz Giłka, zaprezentują się zespół rytmiki szkoły drugiego stopnia oraz soliści. W programie utwory Beethovena, Strausa, Moniuszki, Mozarta, Pucciniego oraz kompozycje przestrzenno-ruchowe. W najbliższy piątek Szkoła Muzyczna zaprasza wszystkich mieszkańców na swoje święto. Będzie to święto Szkoły Muzycznej po raz pierwszy organizowane. Jest to związane z zakończeniem edukacji naszych dyplomantów. Jest to związane z tym, że wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice i wszyscy sympatycy chcemy się spotkać na zewnątrz szkoły w barwnym korowodzie, który będzie o 13:00, no nie tyle barwnym, może co głośnym. Zapraszamy wszystkich z instrumentami, będziemy maszerowali od parku naprzeciwko szkoły muzycznej aż do Placu Wolności, tam koło fontanny się spotkamy, wykonamy spontanicznie utwór muzyczny, następnie wrócimy do szkoły, gdzie przed szkołą muzyczną będzie wystawiony fortepian i będą takie mini koncerciki kameralne, będzie można chwilę się zatrzymać i posłuchać. Następnie po tych koncercikach odbędzie się już poważny koncert w kinie Wolność o godzinie 17:00 i o 19:00 odbędą się koncerty z udziałem naszej orkiestry Małej Filharmonii. Ma to być święto nie tylko szkoły muzycznej, ale i święto miasta. Chcemy pokazać, że jesteśmy potrzebni dla miasta, jak również mieszkańcy są potrzebni nam, ażebyśmy mieli dla kogo grać. Święto nie tyle szkoły muzycznej, tylko święto muzyki. Jak się przyjmie taka formuła, chcemy to powtarzać corocznie, tak ażebyśmy się integrowali, żeby nas muzyka łączyła w fajnych pomysłach. Zapraszam jeszcze raz w najbliższy piątek do udziału w naszych uroczystościach. Projekt Beton, czyli historia niedokończonej autostrady, tak zwanej Berlinki, w fotografiach Eriza Moreno, to temat wystawy, która będzie prezentowana od 6 czerwca w Szczecineckim Muzeum Regionalnym. Hiszpański fotografik, zafascynowany pozostałościami niedokończonych budowli, wykonał dokumentację fotograficzną. Berlinka miała przebiegać w pobliżu Szczecinka. Pozostałości nasypów są widoczne w okolicach Barwic i Wierzchowa.
To takie ciekawe jest wspólne przedsięwzięcie, które będzie, tak jak pani powiedziała, zrealizowane w Szczecineckim Muzeum. Dyrektor muzeum, pan Jerzy Duć, zaakceptował ten pomysł, aktywnie włączył się w możliwość wystawy, która ma trwać około 1 miesiąca. Tego 5 również będzie prelekcja i wystąpienie dotyczące tego, co jest związane z, popularnie rzecz biorąc, Berlinką. Ale przypomnę tylko, że Berlinka to autostrada, która ma swój taki polityczny oddźwięk i kwestie dotyczące II wojny światowej. Natomiast my odrzucamy to, co jest związane właśnie z tym politycznym oddźwiękiem. Natomiast chcemy pokazać, jak dalece to przedsięwzięcie infrastrukturalne rozwiązywało problem komunikacyjny środkowej części Pomorza, tutaj zachodniego, i później Pomorza na Mazury do Królewca. Dotyczy to naszego terenu. Tytuł w ustawie jest projekt Beton. Od Berlina do Barwic, dlatego że najbardziej zaawansowane prace z budową tej autostrady właśnie na tym odcinku miały miejsce. Dzisiaj jeszcze możemy spotkać właśnie w okolicach Barwic. Wały, nasypy, pewne budowle, nawet przyczółki wiaduktów, które były związane z realizacją tego przedsięwzięcia. Poprzez mojego kolegę z Niemiec nawiązaliśmy kontakty z, co ciekawe, z Katalończykiem, który będzie również gościem na uroczystym otwarciu wystawy i będzie o tym projekcie i pomyśle mówił. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, bo to nas po prostu dotyczy, naszej historii, a też miejsca, w którym często nie wiedząc możemy spotkać budowle i obiekty, które były w mojej opinii dobrym rozwiązaniem komunikacyjnym, na pewno w jakiś tam sposób być może za ileś lat do tego przedsięwzięcia wróciłoby się, byłoby to dobrze dla naszego regionu. Przypomnijmy w takim razie, kiedy wystawa? Wystawa rozpoczyna się 5 czerwca o godzinie 17. Jest uroczyste otwarcie wystawy z prelekcją, odczytem i informacją na temat tego, co w ogóle wiąże się z budową tak zwanej Berlinki, czyli autostrady łączącej Berlin, Trójmiasto i Królewiec. Najbliższą sobotę, 8 czerwca, krew poleje się w Szczecinku. Nie będzie to nic strasznego, to tylko pożyteczna akcja honorowego oddawania krwi zorganizowana przez motocyklistów skupionych w szczecineckim klubie motocyklowym Ole Carter. Tego typu akcją motocykliści chcą zwrócić uwagę na istotny problem, jaki jest brak krwi w polskich szpitalach, oraz propagować słuszną ideę krwiodawstwa. Akcja zostanie przeprowadzona na Świątkach w pobliżu siedziby klubu. Rejestracja chętnych do oddawania krwi od godziny 9. To już trzecia akcja w Szczecinku. Motoserce, zbieranie krwi. Jak wypadły poprzednie? Sądzę, że oceniając perspektywy czasu, bardzo dobrze. Przede wszystkim ogromny odzew motocyklistów, społeczeństwa, ludzi dobrej woli. Pierwszy raz udało się więcej zebrać tej krwi, drugi raz mniej, ale liczy się sama idea i to chyba najważniejsze. Udało się w 100%. W tym roku akcja będzie odbywała się w innym miejscu. Dlaczego? Poprzednio było przed ratuszem, teraz chcecie zaprosić tak jakby do siebie, do domu wszystkich. No tak jak pani redaktor powiedziała, właśnie zapraszamy do siebie, do domu. Tutaj jest nasz klubowy dom, tu jest miejsce, w którym spotykamy się, pracujemy. No i pan Kozaczyński, który użyczył nam fantastycznego miejsca, w którym może się odbyć ta impreza. Poza tym no, będzie to bardziej na uboczu, gdzie można sobie usiąść, porozmawiać, wypić piwo, pobawić się, posłuchać muzyki. Nie jest to tak centralnie, pompatycznie przed urzędem. Skoro już o tym mówimy, kto może oddać tą krew? Czy to jest tylko akcja skierowana do motocyklistów, czy również mieszkańcy naszego miasta i okolic? Akcje organizują motocykliści, ale krew mogą oddać wszyscy. Ktokolwiek może, pozwala mu na to zdrowie i ma ochotę i takie poczucie, że powinien to zrobić, to oczywiście ma przybyć 8 czerwca tutaj na to miejsce i oddać tyle krwi, ile da rady. Powiedzmy jeszcze, jak będzie wyglądał ten dzień od rana do późnych godzin wieczornych. 8 czerwca rozpoczynamy całą akcję mszą w Świętym Krzysztofie, gdzie będzie poświęcenie motocykli, no, życzenie spokojnej jazdy do końca sezonu. O godzinie 9 tutaj na tym terenie będzie już czekał mobilny punkt poboru krwi, gdzie rozpoczyna się rejestracja i od godziny 9 do godziny 12-13 będą rejestrować, już pobierać krew. Ci wszyscy, którzy się zarejestrują, zostaną obsłużeni, będą mogli oddać krew.
No a potem? Potem w międzyczasie będą się odbywały koncerty naszych tutaj rodzimych zespołów, odbędą się zabawy dla dzieci, będzie postawiony jakiś tam dmuchany pałac, w którym dzieciaki będą mogły się bawić, będzie garmażerka, gastronomia, więc będzie można przyjść, usiąść, wypić piwo, porozmawiać, pocieszyć się razem z wszystkimi. Powiedzmy jeszcze do tych wszystkich, którzy nas oglądają, że to jest impreza naprawdę otwarta dla wszystkich, bo wszystkim się kojarzy, że środowisko motocyklistów to jest takie zamknięte, że jak przyjdą, może ktoś będzie z byka na nich patrzył, że może coś będzie nie tak. Nieprawda, wszystkich witacie z otwartymi ramionami. Zdecydowanie, tak jak 2 lata temu i rok temu, myślę, że wszyscy mogli zauważyć, że jesteśmy normalnymi ludźmi. Nie tylko jeździmy, bawimy się, ale właśnie organizujemy tego rodzaju akcje, żeby ratować życie. Zresztą wielokrotnie przychodzą do mnie informacje, że ktoś potrzebuje danej określonej grupy krwi, wtedy staramy się pomóc tym, nakierować. W tym roku Motoserce jest generalnie nakierowane na dzieci, także to dla nich będzie, przepraszam, to dla nich będzie oddawana krew i to one tutaj będą tym takim najważniejszym gościem, oczywiście z rodzicami. To przypomnę jeszcze raz, że 8 czerwca o godzinie 9 tutaj na Świątkach mają się zjawić wszyscy, którzy chcą dobrze się bawić i przy okazji pomóc innym. Dokładnie. Ole Carter, klub motocyklowy, zaprasza wszystkich 8 czerwca tutaj na Świątkach obok domu na Świątkach pana Kozaczyńskiego, gdzie na jego placu i na jego miejscu odbędzie się ta fantastyczna impreza i dzięki jego takiej bezinteresowności właśnie może w tym miejscu fantastycznym się odbyć. Zapraszam wszystkich jak najbardziej. W sobotę i w niedzielę w Szczecinku odbywać się będą niecodzienne zawody. Tym razem rywalizować będą sędziowie koszykówki. Będą to Mistrzostwa Polski. Zawody rozgrywane będą w 3 halach. Udział w mistrzostwach zgłosiło 28 zespołów. W Szczecinku w dniach od 7 do 9 czerwca odbędą się Mistrzostwa Polski sędziów w koszykówce. Będziemy tutaj gościć 28 zespołów z terenu całego kraju. Będą rywalizować na 3 halach szczecineckich przy ulicy Wiatracznej, Jasnej i Słowiańskiej. Są to oficjalne Mistrzostwa Polski tych okręgów sędziowskich. Tak jak pani wspomniała na początku, na co dzień oni sędziują koszykówkę. Raz w roku spotykają się na takich zawodach. Bardzo dużo gier, bardzo dużo spotkań. Zaczynamy o godzinie 11.30 przy hali sportowej przy ulicy Jasnej, oficjalnym otwarciem. I na 3 halach równolegle w piątek, sobotę i w niedzielę będą rozgrywane mecze. To już wszystkie informacje w dzisiejszych aktualnościach. Już za chwileczkę raport służb mundurowych ze Szczecinka.